Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarys, zdrowie, uroda i fitoterapia. Dziś porozmawiamy o diecie przy dnie moczanowej. Czy rzeczywiście ważne jest, co jemy i to w jakiś sposób wpływa na nasz organizm? Na pewno Państwo wiecie, że od tego, co my jemy, zależy, jak my się czujemy. Bo różne substancje, które z pokarmami dostarczamy do naszego organizmu, one mogą działać albo przeciwzapalnie, regenerująco, albo odwrotnie, stany zapalne wywoływać. I szczególnie, jeżeli pojawiają się jakieś problemy zdrowotne, trzeba zwracać uwagę na produkty, które konkretny narząd, w tym momencie osłabiony, chory, będą wspierać. I nie będą go obciążać, nie będą pogłębiać to schorzenie, które u nas wystąpiło. Dlatego dzisiaj skupimy się na tym, co warto stosować przy dnie moczanowej. Jakie produkty będą nam służyć. Czym jest dna moczanowa? Rozmawialiśmy w innym nagraniu i możecie Państwo do niego sięgnąć. Natomiast ogólnie trzeba wiedzieć, że dieta akurat w tej chorobie bardzo mocno wpływa na zaostrzenie lub łagodzenie stanu zapalnego i bólu. Jeżeli chodzi o dnę moczanową, nasilają się ataki wtedy, kiedy spożywamy produkty bogate w puryny. Dzisiaj Wam pokażę, przedstawię, jakie produkty zawierają bardzo dużo tego związku, a jakie zawierają go mniej. Jak można zmniejszyć zawartość puryn w produktach, które lubimy spożywać, żeby nasza dieta nie była bardzo uboga. Ale tak naprawdę zawsze przy ograniczających dietach pojawia się pytanie, jeżeli to nie mogę, innego nie mogę, to co ja w końcu mogę jeść? I właśnie dzisiaj na te pytania odpowiemy. Bo naprawdę można dość fajnie sobie skomponować takie swoje menu, nie ograniczać siebie za bardzo w produktach, które są dla naszego organizmu potrzebne, dostarczając wszystkie ważne składniki. I na pierwszym miejscu oczywiście cukier. Produkt, który kategorycznie trzeba wykluczyć. To nie jest produkt naturalny, jest to produkt stworzony przez człowieka, biały cukier. I on bardzo mocno zakwasza nasz organizm. Dokładnie tak samo jak syrop glukozowo-fruktozowy. Nawet badania pokazują, że on podnosi poziom kwasów moczowych w naszym organizmie. A co to znaczy poziom kwasów moczowych wysoki? To znaczy, że kryształki będą odkładać się tych soli na powierzchni stawów. Będą nasilać ból, nasilać w ogóle objawy tej dolegliwości dny moczanowej. Dlatego bardzo istotne, byśmy czytały, co jest napisane na etykietach produktów, które kupujemy. A jeszcze prościej, żebyśmy w ogóle zaprzestały kupowaniu produktów gotowych, pakowanych, które są w sklepie, takie produkty przetworzone. Bo one zawierają ogromną ilością cukru, tylko ten cukier jest ukryty. Nie zawsze będziemy umiały nawet zrozumieć, co tam pisze w tych wszystkich nazwach. Te wszystkie składniki chemiczne, konserwanty, sztuczne barwniki i tak dalej na pewno nie przyczyniają się do poprawy zdrowia. I jeżeli w stosunku do cukru, myślę, że większość osób nie będzie miało żadnych obiekcji, bo przecież każdy wie, jak negatywnie wpływa na organizm, to produkt drugi na naszej liście może te obiekcje u Państwa wywołać. A drugim na liście produktem jest mięso. Mięso zawiera bardzo dużo związków purynowych. Dlatego też zakwasza nasz organizm. Co by kto nie mówił, z doświadczenia wiemy, że jak ktoś sobie trochę dużo, za dużo mięska poje, a ma dnę moczanową, to od razu czuje te stawy, te bóle, opuchnięcie i tak dalej. I co tu trzeba zrobić? Jeżeli jest stan ostry, występuje ból, występuje atak dny moczanowej, to kategorycznie produkty mięsne trzeba wykluczyć na ten krótki okres. Jak minie ten stan ostry, mięso można znowu z powrotem wprowadzić do diety. Natomiast, co jest bardzo ważne, mięso trzeba nauczyć się prawidłowo przyrządzać osobom, które mają dnę moczanową. Po pierwsze, mięso gotujemy, absolutnie nie smażymy. Gotowane mięso, kiedy puryny wygotowują się do wody, może być spożywane. Nie spożywamy, wykluczamy absolutnie te wszystkie wywary. Dlatego gotujemy mięso, wywar idzie na zupę dla rodziny, która nie ma problemów z dną moczanową, a mięso oczywiście dla osoby chorej. Natomiast też bardzo istotne, żeby mięso przed gotowaniem nie podsmażać. Dokładnie to samo dotyczy ryb.
Jeżeli ktoś, mając dnę moczanową, chce spożywać ryby, może, ale w postaci gotowanej. Można też w postaci pieczonej, natomiast na pewno niesmażone. Absolutnie wykluczamy ryby wędzone, wykluczamy śledź i ryby z puszki. Różnego rodzaju konserwy. Produkty, które trzeba mocno ograniczyć albo całkowicie wykluczyć, to są owoce morza. Teraz, jeżeli chodzi o smaczne i wydawałoby się dość korzystne dla naszego organizmu, kakao i czarna czekolada, o mlecznej nie mówię, bo to sam cukier, natomiast wszystkie wyroby zawierające kakao trzeba ograniczyć, nie zważając na to, że mają dla nas związki korzystne. Niestety mają bardzo dużo związków purynowych i stosowanie ich może się przyczynić do ataku bólu. Całkowicie wykluczamy wypieki na cieście drożdżowym. Natomiast jeżeli chodzi o strączkowe, bo przecież białko w jakiś sposób musimy sobie dostarczać albo z produktami odzwierzęcymi, tak mięso, albo z produktami pochodzenia roślinnego, takie jak groch, soczewica i tak dalej. Właśnie jeżeli chodzi o strączkowe, to zasada jest taka sama jak przy mięsie. Musimy wygotować i wyrzucić puryny, które są w nich, które się w nich znajdują. Dlatego mało tego, że namaczamy groch i soczewicę i różne inne produkty strączkowe przed gotowaniem, to jeszcze stosujemy zasady podwójnego gotowania. To znaczy gotujemy przez jakiś czas w wodzie, później tą wodę wylewamy, zalewamy ponownie i jeszcze raz gotujemy, żeby jednak puryn było jak najmniej. Wykluczamy też niektóre warzywa, takie jak szpinak, szczaw, szparagi, brokuły, brukselka. Ale nie martwcie się, jest bardzo dużo innych warzyw, które możemy spożywać i za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze parę produktów, które warto wykluczyć. Jeżeli chodzi o owoce, ograniczyć spożywanie bananów, suszonych maryli, lepiej nie spożywać rabarbaru, wykluczamy alkohol i ograniczamy, a raczej wykluczamy też ser żółty, ser pleśniowy oraz wędzony. Przejdźmy teraz do produktów, które możemy spożywać. I nie tylko dlatego, że one nam nie szkodzą, a jeszcze dlatego, że będą nam bardzo mocno pomagać w regeneracji, w oczyszczaniu naszych stawów, w tym, by zmniejszyć zawartość kwasów moczowych w organizmie, bo takie produkty są. I na przykład do produktów dozwolonych najpierw zacznijmy od warzyw. Należą takie warzywa jak buraki, marchew, pomidory, ziemniaki, korzeń selera. Jeżeli chodzi o korzeń selera, niesamowicie pozytywne działanie ma na nasz organizm i właśnie pomaga nadmiar kwasów moczowych wyprowadzić. Dlatego nie tylko możemy go spożywać razem z innymi warzywami w postaci sałatek, w postaci nawet surówek, jeżeli ktoś lubi dodawać do różnych zup, to możemy sobie robić specjalne napary. Wystarczy taki korzeń surowy zetrzeć na tarce, łyżkę startego korzenia, świeżego, nawet nie trzeba go suszyć. Zalewamy szklanką wrzątku i pijemy 2-3 razy w ciągu dnia taki napar. Kolejnym genialnym warzywem, które szczególnie się poleca w dnie moczanowej i które w większych ilościach trzeba spożywać w sezonie, to są ogórki. Ogórki bardzo mocno działają detoksykująco na nasz organizm i też nadmiar soli z organizmu będą wyprowadzać. Owoce i jagody. Tu też jest dość dużo produktów, które spożywać możemy. To mogą być gruszki, to mogą być jagody, maliny, truskawki, wiśnie, czereśnie, jabłka, porzeczki. Te wszystkie produkty zawierają bardzo dużo błonnika. Błonnik jest dla nas bardzo ważny. Błonnik ogólnie odpowiada za pracę naszych jelit, odpowiada za perystaltykę, żebyś dobrze było wypróżnienie, żeby nie było zaparć. Błonnik wyprowadza składniki toksyczne, wyprowadza też nadmiar soli mineralnych, które nam gromadzą się później w organizmie, w tkankach. Także błonnik jest istotny, dlatego bardziej nawet nacisk jest nie na owoce, tylko na jagody, bo jagody tego błonnika mają znacznie więcej. Pamiętajmy też, że błonnik przyczynia się do utrzymania w zdrowiu naszej flory jelitowej. A flora jelitowa produkuje nam kwas masłowy, który regeneruje śluzówkę.
Kwas masłowy nawet jest dodatkowo wskazany w suplementacji, jeżeli chodzi o dnę moczanową. Dokładnie tak samo jak kwercetyna, witamina C, ale o tym, co można suplementować i jakie są naturalne sposoby przy podagrze, o tym mówiliśmy wcześniej w tym innym wideo, o którym już wspominałam. Natomiast jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to szczególną uwagę chcę zwrócić na wiśnie. Wiśnie zostały przebadane pod kątem ich działania na nasz organizm i jest udowodniono naukowo, że wiśnie, a szczególnie sok z wiśni, oczywiście ten naturalny, świeżo wyciskany, bez żadnych dodatków, bez dodatku cukru przede wszystkim, bardzo mocno wpływa przeciwzapalnie i regenerująco na stawy. Potrafi wyprowadzić kwasy moczowe, nawet te kryształki, które gdzieś już na powierzchni stawów się odkładają. Dlatego wiśnie stosuje się nie tylko jako dieta, a sok wiśniowy jest polecany jako wspomaganie leczenia takiej dolegliwości. No i właśnie, to jest to, o czym mówimy, że nasze pokarmy mogą być lekiem. Tym lekiem, które daje bardzo dużo pozytywnych, takich ogólnie pozytywnego działania na nasz organizm, nie tylko kierunkowo na stawy. Bo przecież wiśnie też wspomagają proces zasypiania. Zawierają dużo składników, które jakby ulepszają pracę naszych hormonów. Zawierają melatoninę. Także ogólnie takie produkty spożywcze, które możemy stosować oczywiście ze sprawdzonego źródła, one są znacznie lepsze niż stosowanie jakichś leków przeciwzapalnych. Jajka jak najbardziej mogą być stosowane. Kasza, gryczana, amarantus, komosa ryżowa, nawet sam ryż biały. Wiem, że o ryżu białym sama też często mówię, że trzeba go wykluczyć, bo jest nam niepotrzebny, trzeba go ograniczyć. Ograniczyć, ale niekoniecznie wykluczyć całkowicie, szczególnie jeżeli chodzi o dnę moczanową. Pamiętajcie, że ryż można oczyścić od tych związków chemicznych, ze względu na które nie chcemy go stosować. Tak, jakieś metale ciężkie, arsen bardzo często się znajdują w ryżu. Natomiast ja w jednym z wideo po pierwsze mówię, jak ryż można oczyścić z tych związków. Możecie sięgnąć po to nagranie. A dodatkowo pamiętajcie, że ryż może być wykorzystywany też jako środek, który mocno chłonie soli mineralne i przy dnie moczanowej jak najbardziej może być wskazany. Jedynie w odpowiedni sposób, żeby toksyny z organizmu wyprowadzać, nadmiar soli wyprowadzać, a nie wprowadzić żadnych niepotrzebnych związków. Dlatego kolejne wideo o oczyszczaniu stawów przy pomocy ryżu też sobie oglądnijcie krok po kroku, będziecie wiedzieć, jak taki detoks przeprowadzić. I kolejna cała grupa produktów to są produkty mleczne. Z jednej strony już powiedzieliśmy, że ser żółty, pleśniowy, wędzony nie stosujemy. Natomiast produkty mleczne fermentowane są jak najbardziej wskazane. Nie tylko dozwolone, a wskazane jako sposób na odbudowę organizmu. Potrafią obniżyć zawartość kwasów moczowych, regenerują nam śluzówkę w układzie pokarmowym, odbudowują florę bakteryjną. Są bardzo ważne w postaci twarogu białego, kefiru, jogurtów. Jasna sprawa, najlepiej, żeby to były jogurty naturalne albo kefiry, takie, które sami na przykład w domu sobie przyrządzamy, bo wtedy wiemy, że tam rzeczywiście są te bakterie probiotyczne. Jak zrobić domowy jogurt? Wy możecie Państwo też zobaczyć u mnie na kanale. Jest ogromna ilość różnych preparatów, takich, które możemy kupić gotowe bakterie i sobie w domu w bardzo prosty sposób takie jogurty robić. One są pyszne, bardzo smaczne. Zobaczcie, jak ja to robię, a jeszcze Wam myślę, że nagram taki filmik, bo są różne szczepy bakterii do robienia jogurtów, dlatego Wam też jeszcze przedstawię, na które jeszcze inne warto zwrócić uwagę, bo działają bardzo pozytywnie na nasz organizm. Ale to w innych nagraniach, dlatego zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na pewno znajdziecie tu dla siebie wiele ważnych wskazówek. I kolejna grupa produktów, która jest wskazana przy dnie moczanowej, to są orzechy. Możemy je spożywać, a szczególnie korzystne będą dla nas orzechy włoskie. No i oczywiście musimy powiedzieć o wodzie. Powinniśmy pić odpowiednią ilość wody. Ile to jest odpowiednia ilość? Zwykle się mówi, że
co najmniej 1,5 litra wody trzeba wypijać, ale w dnie moczanowej trzeba tej wody pić troszeczkę więcej, szczególnie jeżeli ktoś doświadcza ataku dny moczanowej. Woda powinna być ciepła, też o tym pamiętajcie. Ciepła woda lepiej dociera do wszystkich komórek naszego ciała, lepiej włącza mocniej, szybciej wszystkie procesy metaboliczne i wtedy lepiej potrafi ten nadmiar soli po prostu z organizmu wypłukać. Poleca się też osobom z dną moczanową pić przed snem. Ja wiem, że dla wielu osób to będzie trochę kłopotliwe. Wiele osób nie pije przed snem, żeby w nocy nie wstawać do toalety, no bo wtedy są problemy i zasnąć, w ogóle wstawać w nocy się często nie chce. Ale kochani, zobaczcie, jak my rano się budzimy, to widzimy, że mocz jest znacznie ciemniejszy. Zauważyliście to? To znaczy, że w ciągu dnia pijemy różne napoje, jemy zupy, rozszczęczamy te wszystkie składniki, które nam nerki filtrują, tak? Nerki filtrują i w moczu mamy ogromną ilość różnych związków, takich metabolitów, które trzeba wyprowadzić, związków chemicznych, różnych związków nawet toksycznych, bo na tym polega cała funkcja detoksykacji nerek, oczyścić organizm. Jak my przez całą noc nie pijemy, to widzimy, że koncentracja tych wszystkich środków jest tak mocna, że mocz jest ciemniejszy i widzimy to nawet gołym okiem. I tak samo w tym moczu jest większa ilość kwasów moczowych. My musimy to rozszczęcić, dlatego poleca się jednak wieczorem też pić płyny. Można sobie stawić też płyn przy łóżku i w momencie, kiedy się budzimy, 1-2 łyki dodatkowo tej wody zrobić. No wiem, że może być to utrudnieniem, ale jednak trzeba znaleźć pewien kompromis, szczególnie jeżeli stawy zaczynają mocno dokuczać. No i może jeszcze o tłuszczach warto powiedzieć, bo to zawsze też powstaje pytanie, a które tłuszcze w kuchni możemy używać. Do smażenia żadne, bo w ogóle nie powinniśmy smażyć w tej chorobie. Ogólnie nie powinniśmy smażyć, ale raz na jakiś czas osobie w miarę zdrowej to się zdarza i coś tam można trochę sobie podsmażyć na masełku albo na smalcu. Natomiast przy dnie moczanowej kategorycznie nie smażymy. Do spożywania na surowo możemy spożywać w masło, ale w niedużych ilościach i bardzo dobrze będzie działała oliwa z oliwek, można olej z lniany, tylko taki świeżo tłoczony, który sami w domu tłoczymy, bo jednak ten nawet w sklepach, który pisze świeżo tłoczony, no nie wiadomo kiedy to było, a on bardzo szybko się utlenia i wtedy wpływa już prozapalnie na nasz organizm. Natomiast jeszcze jest doskonały olej, który w dnie moczanowej jest wskazany, to jest olej z czarnuszki. I to jest ten olej, który warto spożywać, żeby zadziałał przeciwzapalnie na nasze stawy. Widzicie Państwo, jak dużo produktów jest, które możemy spożywać, dlatego śmiało możemy wykluczyć wszystko, co zawiera nadmiar puryn, żeby pomóc swojemu organizmowi. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Piszcie swoje przemyślenia, spostrzeżenia, swoje własne doświadczenia w komentarzach. A ja jeszcze raz Wam dziękuję, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.